Siemaneczko, pokażę dzisiaj kopiowanie aut od znajomych, ale to wszystkich pojazdów. Na stratę potrzebujemy jakiś pojazd w mobilnym centrum operacyjnym, oczywiście mobilne centrum z przechowalnią pojazdów na miejscu numer 3. Akcję od Simona, Rona lub Geralda i jednego znajomego, który pomoże nam się tu zgliczować. I znajomy najlepiej jak wejdzie w to niebieskie kółko, które tam jest koło kasyna i my będziemy do niego dołączać, on będzie opuszczał nam tą akcję, ale do tego potrzebujemy jeszcze zaproszenie właśnie od tych trzech gości, o których mówiłem. Geralt tu po chwili sam nam przyśle albo zadzwonimy sobie właśnie tak jak ja tutaj do tego Simona. Tu metoda gliczowania, ten początek pokażę jak to zrobić na obydwóch platformach. Czyli trzeba będzie spamować guzik A lub X. Chociaż na Xboxie można to zrobić troszkę inaczej, no ale to pokażę tak, żeby to było na obydwu. Na tak wyciągniętym telefonie jak teraz, znajomy przygotowany, żeby opuścić akcję, a my klikamy do niego dołącz i spamujemy guzik A. Żeby przyjąć tą zapkę od Simeona, mieszczę komunikat, czy chcemy do niego dołączyć, on opuszcza, a my potwierdzamy pierwszy komunikat. Potwierdzamy drugi komunikat i gdy nas tu cofnie na sesję, powinniśmy mieć tę akcję od Simeona na zamknięte. Pasuje. To dołączamy teraz. Znajomy odpala jeszcze raz nam tą akcję. My do niego dołączamy, tylko że tym razem on nie opuszcza. On nie opuszcza, my mamy dołączanie. Tam do niego widać cały czas, a nas respi nadal przed kasynem niewidzialnym, zamrożonym. I teraz albo znajomy by opuścił, odpalił jeszcze raz, my do niego dołączamy i opuszczamy, albo zwyczajnie jest ANAVAK na wszystkich platformach, dołączamy do ANAVAKa i potwierdzamy wszystkie komunikaty jak leci. I tutaj teraz jak was zrespi na sesję, tu będzie wam potrzebny stoper. Zrespi was na sesję, wzywacie przez interakcję swoje mobilne centrum operacyjne. Najlepiej rzućcie sobie przylepną, czy tam RPGa pod nogi i jak zrespi się mobilne, zabijacie się i od momentu zabicia się włączacie stoper. Czyli wysadziłem się w powietrze, włączyłem sobie stoper i tu dla każdego będzie inny czas. U mnie to jest najczęściej 4 minuty i 15 sekund. I wczytuje mnie do tej akcji, tej Simeona, czy tam Geralda. Wy najlepiej jak sobie to sprawdzicie wcześniej, po jakim czasie was wczytuje do tej akcji. Ja to mam już wyliczone, najczęściej to jest właśnie 4 minuty i 15 sekund, no to na 4 minuty i 13-14 sekund klikam, żeby wejść do penthouse'u. No to jak się wysadziliśmy, jest ta mobilka, my się wysadziliśmy, włączyliśmy stoper, udajemy się do kasyna. W kasenie stajemy przed tą windą, no i tu obserwujemy ten nasz zegarek. Najlepiej przed glitchem sprawdźcie sobie po jakim czasie was wczyta do tej akcji. No mówię, u mnie jest to 4 minuty 15, to na 4:14 klikam, żeby wejść do penthouse'u i w tej windzie mnie wczytuje do tej akcji, tej co tam była zamknięta. Xbox może to zrobić jeszcze inaczej, że otwiera na jedno kliknięcie to zaproszenie do tej misji od tego Geralda. Znajomy mu wysyła zaproszenie i Xbox tym guzikiem Xboxa przytrzymuje go, żeby przyjąć tą zapkę i klika A, żeby przyjąć tą misję od Geralda. No ale dobra, teraz u mnie już mija ten czas i klikam, żeby wejść do penthouse. Jak kliknę, to w tej windzie albo teraz, no byle na tym wjeździe do kasyna. Musi mnie wczytywać do tej misji Geralda. Tu było na dole pobieranie, gitara, wyszło wszystko pomyślnie. No wy musicie sobie znaleźć ten swój czas. Jak was teraz tu wczyta, opuszczacie, spadniecie z pod mapy, w ogóle minimapa jest szara, petarda. Tak musi właśnie to być. No mówię, no będziecie mieli na pewno kilka prób, zanim
znajdziecie ten swój odpowiedni czas, kiedy kliknąć. Czasami mówię u mnie 4:15, a czasami jest równe 4 minuty. To trzeba to po prostu sobie jakoś ogarnąć. I teraz tak, my wsiadamy najlepiej na swój motor, udajemy się pod klub ze striptizem, tu poznajemy waszą mobilką i tu pokażę, jak najlepiej to ustawić. Jeżeli macie tą kabinę, tą długą, no to przedni zderzak na równo z tą białą taką tu kreską, że tak powiem. Jak tak stoi wzdłuż tej szarej drogi, tam petarda przy tylu naczepy, przy tym wejściu do tego striptizu, no tak musi wam znajomy, czy sami sobie ustawicie. Znajomy też wzywa swoje mobilne centrum operacyjne, bo będzie nas do niego zapraszał, no i jakiś pojazd, który chcemy skopiować. Tą metodą można skopiować wszystkie pojazdy, samoloty, samochody z bazy, no nie Avengera akurat, nie, ale te poboczne, czołg Kanjali czy tego jetpacka, można te samochody z piwnicy, tylko inaczej wtedy je się wstawia, jeżeli chcecie nowy w miejsce starego. A my docieramy swoim motorkiem na straty, między te słupki, klikamy strzałkę w prawo i chwilę tutaj czekamy. Po tej chwili albo odpalacie sobie tam zwyczajnie przez pauzę tytaniczną robotę, albo wyciągacie telefon w górę i przyjmujecie tą zapkę od tego właśnie Rona, Geralda, czy jak oni tam mają. Wczyta was, opuszczacie zwyczajnie, wsiadacie do auta od znajomego. Znajomy w swoim mobilnym centrum operacyjnym wysyła wam zaproszenie do swojego mobilnego i wy je przyjmujecie. I tutaj tak, otwieracie telefon na jedno kliknięcie, żeby przyjąć tą zapkę do mobilki, guzik pauzy i przyjmujecie zapkę i puszczacie tą pauzę, żeby wejść w tą menu, no pauzę całą. Mi się to nie udało, ale nic straconego. Gdybyście też nie trafili, bo na tych seriesach to tak trochę działa lepiej, to wystarczy tutaj przejść w ustawienia internetu, Xbox tam przejść do offline, przejść do online, wywali was tam do menu głównego, dołączacie z powrotem do znajomego, tak samo PS4, PS5, rozłączcie internet, połączcie z powrotem, też skopiowane będzie to auto. Chyba że trafiliście właśnie w pauzę, która mi tu nie wyszła, to klikacie start online, odszukaj nową sesję, czy sesja dla zaproszonych, znajomych, czy dołącz do znajomych, byle zmienić sesję. No, no mi nie udało się niestety trafić z tą pauzą, no działa to trochę lepiej jak na tych łanach PS4. No ale tu pokazuję, no odłączyłem internet, połączyłem z powrotem, dołączam z powrotem do znajomego na sesję, autko będzie skopiowane. No można skopiować, mówię, samoloty, te wszystkie inne pojazdy specjalne, tylko inaczej to się robiło, żeby je wstawić. Nowy pojazd w miejsce starego, no byście musieli oglądać stare te filmiki skopiowań od znajomych, jak to tam było. Naczepkę na przykład pamiętam, bo też tu kopiowałem. Kliknąłem w prawo, tam opuściłem te pierdoły, odesłałem mobilne, odesłałem motor, wezwałem swoją naczepkę, dopiero wsiadłem do naczepki znajomego i przyjmowałem zapkę do jego mobilki. Po skopowaniu znowu wzywałem ten motor, wtedy trzeba używać koniecznie najlepiej motoru, takiego tylko jednego, którego się ma, i wjeżdżałem nim do mobilki, były zamienione. No, stare filmiki, kto pamięta jak to się robi, może kopiować, kto nie, no musi pooglądać stare filmy, ale da radę skopiować praktycznie wszystko. Pozdrawiam, elo.